duży w maluchu. Filip, to nie ten. Filip Nowobilski zaprasza na program z gwiazdami. Mogę panią gdzieś zabrać, podwieźć? Tak, bardzo proszę. A czy mogłabym skorzystać z pana bagażnika? Tak, już, chwileczkę. Okej. Muszę zwinąć ten oto piękny, rażący... No parasol naprawdę w sam raz na tą pogodę. Proszę. Okej, to będzie szybka akcja? Tak. 3, 4, okej. Jest! O nie! Dobra, trzymam. Jeszcze raz. Trzymam. O kurczę, to jednak nie będzie szybka akcja. Dobra. Zalało cię, co? Troszkę tak. Czy będziesz kobietą w moim programie, która po raz pierwszy usiądzie za kółkiem Fiata 126P? W tym programie. Tak. Dobra. Znaczy, wiesz, na razie jesteś pierwszą, która siedzi za na siedzeniu pasażera. Pytanie, czy będziesz tą, która siądzie za kierownicą. Wiesz co, nie wiem, Malczana. Czy chciałabym ryzykować, życie. Że nigdy w życiu nie prowadziłam maluchy. Ojejku. Jerzyk. Jerzyk nie żyje. Ale to nie my potrąciliśmy. Nie. To jakiś apel do ludzi. Uważajcie na jeże. Psy i jeszcze koty, tak? No na i koty? Generalnie na wszystkie zwierzęta. Zdarzyło ci się kiedyś... Wpadł jeleń. Nie. Ale wpadł na moje drzwi. To było dziwne. Już się bałam, że po prostu zaraz będę go miała na masce. A on wpadł na moje drzwi i... Nie wiem, poleciał dalej. Stało ci się coś? Nie, mi się nic nie stało. Jemu raczej też nie. Może tak w szoku uciekł? Nie było żadnego śladu. Możliwe, ale skoro na moich drzwiach nie było praktycznie śladu, tylko jakaś lekka, mała kreseczka, to znaczy, że... Że chyba jest dalej jeleniem sobie wesoło grasującym po polskich lasach. Dokładnie, ale troszkę mi tam, nie powiem, narobił strachu. Zawsze marzyłaś o tym, żeby zostać piosenkarką, kiedy byłaś dzieckiem chodzącym do szkoły podstawowej. Chciałaś już wtedy być na szczycie? Wiem, że pewnie to pytanie się nieraz pojawia. Pewnie, że chciałam. Kurczę, już miałam, wiesz... czekaj, ile ja miałam lat? Wiesz co, ja tak naprawdę zaczęłam śpiewać, jak to moja babcia mówi, od samego urodzenia. Ja się tak strasznie darłam, że mówi, że o, będzie z niej niezła śpiewaczka i mam to nawet nagrane gdzieś na jakichś takich starych kasetach. Nie wrzuciłaś wideo. Tego nigdzie? Nie wrzuciłam tego jeszcze, ale to jest dobry pomysł. Muszę coś z tym kiedyś zrobić. Bo rzeczywiście moja babcia powiedziała taki tekst, który jest zarejestrowany. I w sumie to się nie myliła. A jak byłaś dzieckiem, na kim się wzorowałaś? Bo ty należysz chyba do tej wielkiej grupy osób, która wychowywała się w czasach chociażby ich troje. Czy tak, w początku... Nie, no wiesz co, ja nie ukrywam, że jak byłam już taką małą Ewelinką, no to się gdzieś tam jarałam ich troje, no bo wtedy to była, A podkochiwałaś się w Michale Wiśniewskim? Tak, podoba mi się. Mogę cię prosić, żebyś tak z szybą troszeczkę zjechała w dół, odkręciła ją, odparowała. Niezłe sposoby. No, tak jeszcze wiesz. Do dołu. I teraz możesz zakręcić. Dobra, kręcę. Kręć tą szybą, dobrze. Super. A jest jakieś marzenie, którego wiesz, że ci się już nie uda spełnić w związku z tym, że jesteś osobą właśnie rozpoznawalną, piosenkarką, która odnosi sukces komercyjny też? Wiesz, ja myślę, że nie ma takich marzeń, które się mogą nie spełnić. Wychodzę z tego założenia. Ale gdybyś w tej chwili chciała iść, nie wiem, zrobić zakupy w sklepie, to nie zrobisz ich ze spokojem. Nie tęsknisz za prywatnością? To prawda, tęsknię. Czasami bardzo tęsknię, bo wiesz, najbardziej mnie to wkurza, że... Jak gdzieś wyjdę, wszyscy zwracają na mnie uwagę i wiesz, mam jakiś taki dyskomfort, że wiesz, że muszę gdzieś tam być pomalowana, jakoś tam w miarę wyglądać i tak dalej. Proszą mnie ludzie o zdjęcia, wiesz, nie zawsze masz ochotę zrobić to zdjęcie jednak, mimo wszystko. No, na przykład no, jesz sobie dni, obiad, tak? No, i dokładnie. Tak się zdarza. Albo właśnie jak na przykład jesz obiad, ktoś ci przeszkadza, też jest to takie niefajne, bo rzeczywiście, wiesz, żyję takim tempem, że
jak już siadam i jem ten obiad, to jest dla mnie to chwila, że tak powiem, odpoczynku i mogę go zjeść sobie tak w spokoju, chcę go zjeść w spokoju, a po prostu czasami ludzie tego nie rozumieją, że po prostu no, powinni dać mi najpierw zjeść, a dopiero później ewentualnie zapytać o to zdjęcie czy autograf. Może nas ktoś puści teraz? No nie wiem, czy no, nie, ten no. pan chciałby się ciągnąć za maluchę. Ale musi. Musi, nie ma wyjścia. Tak się dziwię, bo coraz więcej osób. To się jeszcze nie zdarzyło. Wiesz. Marker ktoś się rzuca i podpisujesz się na masce innego samochodu, nie? Zaraz mi ktoś dał 200 zł do podpisania, to aż nie wiedziałam, czy mam się na tym podpisać. To mówię, no w końcu to jest 200 zł, a mówię, no gdzie że będę podpisywać na takim nominale dużym. Schlebia ci to, że dajesz autografy i robią ludzie z tobą zdjęcia? Tak, jak najbardziej. Czyli człowiek, który, ja nie mówię, że w twoim przypadku tak było, ale nie wiem, ma niską samoocenę i nagle zdarza mu się taki sukces, to sądzisz, że może się solidnie odbudować, co? Wiesz co, ja podchodzę do tego troszkę z innej strony. Ja się cieszę, że dając ten autograf, czy robiąc z kimś zdjęcie, mogę im sprawić przyjemność, a nie, że sprawić tym przyjemność sobie, bo jednak jak podpisujesz już setny autograf i robisz kolejne zdjęcie i kolejne, I wiesz, to jest zawsze takie najbardziej niekomfortowe, kiedy wszyscy chcą zrobić sobie z tobą zdjęcie. Dałem ci telefon, nie ma kto zrobić tego zdjęcia, trzeba prosić tego, tamtego i czekasz, stoisz, tutaj czekasz, tu coś nie działa, tu nie ma flesza, tu coś i wiesz, i tak ja jestem taka troszkę... Zakręcona strasznie, a ja nie lubię takiego, aż takiego niezorganizowana, bo jak ja siedzę, to ja mogę podpisać nawet 2000 autografów, ale ja siedzę i ja to robię. Ja jestem taka skrupulatna, że jak zacznę coś robić, zdjęcia. To ja nie mogę przestać. Mam. Zdjęcia z autografem. Mam, ale to nie wystarczy, bo dalej chcą. Ja już ostatnio właśnie dawałam takie karteczki podpisane i mówię, już jest z autografem, bo pół godziny wcześniej pokazywałam je wszystkie. Ale jeszcze jedne. No dobra, to na odwrocie drugi. Także to nie załatwia sprawy, bo ludzie chcą po prostu dostać autograf i widzieć, jak ktoś go pisze. To co, siadasz za kółkiem? Czy jeszcze nie? Jeszcze nie wiem. Może w jakiejś wolnej drodze. Okej. Okay. To zrobimy tak, że jak będzie prosta droga, bo ja Kraków znam, tam cię wysadzę i powiem, że jak inaczej. I w pewnym momencie stwierdzę, że już nie chcę prowadzić. I albo po prostu zadzwonisz sobie po menadżera i on po ciebie przyjedzie, albo ty maluchem sama dojedziesz do menadżera. Możesz wybierać. Dobra, mogę dojechać, chociaż Jezu Święty. Dasz radę, wiesz? Jeśli ja wjeżdżam pod górę tym samochodem, to jaki to jest problem jechać na prostej? No umówmy się. No, Ewelina, masz temperament, fantastyczny głos, mocny głos. A boisz się wsiąść za kółko poczciwego malczana? No. Wiesz co? Najgorszy jest ten pierwszy raz. No to słuchaj, przełamiesz się. Na pewno o tym zawsze marzyłaś. No jasne, wiesz co? Ja zdarzyło mi się kręcić klip pod wodą. Tak. Na 1,80 m, gdzie ja mam 1,55 m i mnie zakrywało. A umiesz pływać? Nie. Miałam przyczepiony jeszcze odważnik do pasa, który mnie ściągał w dół, żebym nie wypływała głową do góry. Aha. Sukienkę strasznie długą, która plątała mi się pod nogami. I musiałam wstrzymać oddech, mieć otwarte oczy i grać przed kamerą. Mniejsze. Mieć kontrolę nad tym. A jak słyszysz, że ktoś się zarabia 8 zł na godzinę, czy 7 zł na godzinę, czy 10 zł za godzinę, ale brutto, To przechodzą dzieciarki po plecy? Jest mi przykro. Jest mi przykro, że po prostu, kurczę, żyjemy w takim kraju, gdzie naprawdę ta płaca jest tak strasznie niska, że to jest naprawdę nie do pomyślenia. Ja czasami się zastanawiam naprawdę, jak po prostu ludzie sobie radzą. A radzą rzeczywiście, bo muszą. I radzą sobie, nie będę tutaj brzydko mówić, ale radzą sobie no świetnie. Chociaż to jest wyczyn, to jest wyczyn. Możesz dodać im że radzą sobie zajebiście. Tak, radzicie sobie zajebiście. Naprawdę radzicie. 3, 4. Radzicie sobie zajebiście. I wiesz, no... Nie jest powiedziane, że ja za parę lat nie będę zarabiać 8 zł za godzinę, bo może też się tak zdarzyć. I też będę sobie musiała radzić i kombinować. No, no takie jest niestety, kurczę, życie, a w naszym kraju jest, jak zwykle, od górki. Myślałem, że chcesz powiedzieć też coś mocnego. Nie. Nie? Nie. Ostatnia szansa, żeby wsiąść za kółkiem malucha. Wykorzystane czy nie? Nie wiem, kurczę. Tak, proszę cię, jeśli się wahasz, to dasz radę. Wiesz, to że sprostił się jaki odcinek.
No dobra, no dobra, wstawaj. Spoko. Niech będzie, wiesz, potem będziesz opowiadał, że jestem jakaś tam... Że jesteś jedyną osobą, która nie wsiadła za kółko i tak dalej. No, no. Jestem tchórzem, a ja nie jestem tchórzem. Jestem bardzo odważną dziewczyną. Poczekaj chwilę. Pedałów, czy nie? Nie, muszę sobie przesunąć się. Weź mi tu pokaż, jak tu się, wiesz, w ogóle poustawiać. A, to dobre. Okej, już jest lepiej, czy nie? Nie, absolutnie. Ty poczekaj, poczekaj. Musisz sobie tutaj przytrzymać. To jest gaz? Tak, to jest gaz. Nie, to jest sprzęgło, to jest gaz. Ty sobie żartujesz. Czekaj, przytrzymaj tutaj ręką, tą dźwignię. Ty sobie żartujesz ze mną. A ja cię pchnę. Znaczy, pchnę sam. Dobra. Okej, okay. Okay, jestem. Zostaniesz? Tak, tylko że ja... O Boże, ja nigdy nie miałam sprzęgła po tej stronie. Jak ja to mam robić? Jak to? Zawsze jest sprzęgło po tej stronie. To jest sprzęgło. Nie, sprzęgło jest tutaj. No co ty do mnie opowiadasz? Przejdź sobie kawałeczek i zobacz no, sobie. No tu jest... No to tak, naciśnij. To jest sprzęgło? Sprzęgło. No to jest sprzęgło, ale czemu ty mnie oszukujesz i mi mówisz, że mam sprzęgło po prawej stronie? Sam nie wiem, też automatycznie wszystko robię. Zestresowany jakiś, kurczę, co? Boże. Już myślałam, że kurczę, nagle w maluchu jest coś inaczej. Czyli dobrze, wszystko tak jak w normalnym aucie, tak? Tak, wszystko tak, tylko okay. Że inne parametry. Yeah, pierdolę. Ogień. I tutaj... Nie, ręczny, a tu już jest... maleńczuk zepsuł ręczny. Panie Macieju, pan jeszcze pieniędzy za to nie oddał. Dobra, uwaga. No i co z tym twoim singlem? Co z moim singlem? No, jest sobie singiel, zupełnie inny niż wszystkie. Mam nadzieję, że fajny. Mi się przynajmniej bardzo, bardzo podoba. Ludzie są troszkę zszokowani kierunkiem, w jaki poszłam, ale ja bardzo chciałam zrobić coś totalnie innego niż dotychczas. I czym się ta piosenka różni od poprzednich? Czym się różni? Czym się to wideo różni od poprzednich także? Pustynią, którą znaleźliśmy w ogóle, wiesz, gdzieś w okolicach Wrocławia, co jest totalnie śmieszne. Ej, czemu ten hamulec taki jest? Taki. Spoko. Okej. Okay. Pośpiewamy sobie coś na zakończenie? A co chcesz sobie pośpiewać? Może Stronę Słońca, bo tak sobie o Jezu, w góry. Mam już dość tego w Stronę Słońca, bo to śpiewałam już nowy to tyle singiel. Razy. Wiesz, kurde, bez podkładu, to musiałbyś takie bębny tam robić, ale nie wiem, ty pewnie tego nie kojarzysz jeszcze. Kojarzę, tylko nie wiem, czy taki te bębny mogłem świeży kawałek. Robić. Wiem, że świeży. Blady świt, miasto śpisz, niespokojne miałeś sny. Budzisz się, pora wyjść. Czarno-biały kręcić film. Błądzimy we mgle, nie możemy przejść. Zawiłych labiryntów w korytarzach serc. Zaplatam długą nić, byś mógł do mnie iść. Poza sobą już nie mamy nic. Wiem, że odnajdziesz mnie. Za horyzontem czeka cel. Trzeba nam ciągle biec. Nie poddam się, już widać brzeg. Wiem, że odnajdziesz mnie. Za horyzontem czeka cel. Tam. Pięknie. Wiesz, przeważnie masz pewnie tysiące braw, a ja się mogę sam obić. Dziękuję. Jak symboliczny. Popatrz, co jedzie. Nie mówię. Ojej. Niebieski maluszek. Braciszek. Braciszek, tylko maluszka. Czekaj, pod górkę to co, dwójką czy na trójkę? Wiesz co, myślę, że czwórką pod górkę. O. Nie, no żartuję. Zażyłeś mnie z tymi swoimi żartami. Wiem, że odnajdziesz mnie. Stoisz sobie w miejscu, w którym widzisz całe miasto. A miasto nie widzi mnie. Tak, pierwsze miasto nie widzi ciebie, co najwyżej cię słyszy. I gdzieś w którymś z tych bloków, w wielu miejscach, w wielu mieszkaniach, leci twój utwór. No to jest powiem ci, tak, ciekawe. Ja się zawsze tak zastanawiam. No bo wiesz, jak się ma na przykład na Facebooku pewną liczbę tam osób, które ciebie lubią, i mam ich jakieś tam, nie wiem, 280 tysięcy,
bo to jest strasznie dużo dla mnie, więc ja się tak zawsze zastanawiam, jakby tak te osoby wszystkie zobaczyć. Połowa tego widoku, więc wiesz, tak myślę, 1/3 na pewno. Kurczę, no to robi wrażenie, nie ukrywam, bo wiesz, tak liczba na fejsie to może tak niekoniecznie do mnie dochodzi, ale jakbym zobaczyła te wszystkie osoby, myślę, że spadły mi kapcie. To stawiamy kropkę? Okej, okay, tak, dobra, stawiamy kropkę. Duży w maluchu. Czytał Tomasz Knapik.